Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, kto jest bardziej zdegenerowany? Joe Biden, jego syn Hunter Biden, czy prasa amerykańska? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach, o filmikach, które praktycznie są zawsze zdemonetyzowane, no i później są wyzwalane po 7 dniach po ręcznym sprawdzeniu. Ale niestety to jest tak zwana cicha i miękka cenzura. To jest taki miękki bat, gdzie komuniści trzymają dla ludzi, którzy chcą tą marchewkę. No mnie akurat ta marchewka nie jest potrzebna. Monetyzowanie to jest potrzebne teoretycznie po to, praktycznie po to, żeby polecali. Jak demonetyzują, to nie polecają. No, konserwatyści wszyscy są wściekli o to, co się dzieje z synem. Z informacjami na temat syna Joe Bidena, czyli Huntera, to jest babiarz, to jest narkoman, to jest złodziej, po prostu zdegenerowany człowiek. Jeżeli syn Trumpa by cokolwiek, 1/10 tego by zrobił, to te wszystkie nagłówki w gazetach to by miały 1,5 metra wysokości chyba, no ale to się nie dzieje. To Biden jest po prostu kryty. Te rzeczy, które tam na tym jego komputerze były odkryte, te teksty, te rozmowy telefoniczne, to wszystko jest ujawniane i człowiek ten technik reperujący to po prostu przejął, bo Biden przyszedł, nie zapłacił $70 za naprawę. Później nie przyszedł odebrać, a przepisy są takie, że jak właściciel nie obierze, no to przechodzi na własność. FBI skonfiskowało to, tam służby bezpieczeństwa ścigały tego człowieka, no ale on zrobił kopię. Także to po prostu to w Ameryce, no to się działo tak jak w Moskwie. W Moskwie za Stalina, czy w Berlinie za Hitlera. To dokładnie to robili z Ameryką. Za Bidena. Także prasa to powinna być ta część społeczeństwa, która pilnuje tego, żeby rząd nie nadużywał swoich praw, a teraz współpracuje. Prasa, dzisiejsza komunistyczna prasa, to jakby gdzieś syn Bidena gdzieś tam 10 milionów lat świetnych w galaktyce Andromeda gdzieś cokolwiek zrobił, to prasa by pisała, że to jest największa rzecz do opisywania na ziemi, na kuli ziemskiej, bo to był syn Trumpa. To całe ten, to jest po prostu tak nieprawdopodobne, ten Kali ukraść krowę, Kali ukraść krowę to dobrze, Kalemu ukraść krowę to niedobrze, że to po prostu się żygać. To co komuniści robią, ta dwulicowość, te podwójne znaczenie tych samych paragrafów, tych samych przepisów, tych samych... po prostu są teraz dwie klasy, co są po prostu komuniści i niekomuniści. Wszyscy niekomuniści są po prostu wrogami. To jest ta korozja tych środków przekazu, ta skorumpowane środki, to jest po prostu nieprawdopodobne. To trudno uwierzyć, żeby to zawodowi dziennikarze to robili, ale kłamią. W 2020 roku w październiku jedna z gadzinówek, to Washington Post, to jest najbardziej komunistyczna szczekaczka, i to były właśnie wtedy, październik, pierwszy tydzień listopada 2020 roku, to są wybory w Ameryce. Zawsze drugi tydzień listopada są wybory. Także za 5 miesięcy, drugi wtorek listopada znowu będą wybory, to Washington Post na parę dni przed tym tłumaczył, że Biden polega na tym, że te całe pogłoski, czy te plotki, które się rozchodziły, czy te informacje, które były wypuszczane przez New York Post,
No to, to Biden tłumaczył, że to jest taki w zasadzie wzór taki geometryczny, który pokazuje na ruskich. Także to Ruscy to niby sfabrykowali. Na następny dzień ciągle przed wyborami, no to, że prezydent, kandydat na prezydenta Biden, no to on mówi, że nie ma żadnych dowodów, że to jest wszystko prawdziwe. Później Biden za parę dni na internecie, no to było napisane, że to wszystko jest bazowane na przypuszczeniach. Czyli kłamali to na lewo i prawdo, na prawo, ale Biden wiedział, prezydent wiedział, wiedział też jego właśnie ten syn, tam były, teraz to wszystko wypływa, że syn to chciał pieniądze tam za jakieś prostytutki w Moskwie. No, oskarżali Trumpa, że się spotykał z prostytutkami, a one robiły prysznic, złoty prysznic, czyli że niby na niego sikały, ale to jest głupota, bo w Ameryce wszyscy wiedzą, że te hotele to są naszprycowane kamerami, każdy pokój jest naszprycowany mikrofonami i kamerami, także Trump nie jest na takim debilem, żeby cokolwiek robić takiego w obcym kraju, no bo wtedy mieliby na niego haki. W Ameryce znane są te z lat 50-tych, 60-tych wbudowywane mikrofony w ambasady, są znane, że po prostu tych niektórych urzędników, którzy tam jeździli, szczególnie jakichś homoseksualistów, czy innych, którzy chodzili nawet na normalne jakieś, związywali się z kobietami, czy płacili kobietom, no to wszystko było filmowane i trzymane na następne lata, żeby mieć po prostu te haki w teczkach. Także Trump, jak mówili o tych debilowatych, złotych deszczach, no to wiadomo było, że to jest oszukaństwo. No ten cały ten laptop, no to się zaczął pojawiać w 2020 roku. No i Biden ogólnie skorumpowany stary dziad, który w polityce jest 50 lat, no i go wybrali po prostu prezydentem, no bo nienawidzili Trumpa, to wszystko było wiadomo. Później 50 bydlaków z amerykańskiego KGB przyszło i powiedziało, że to jest wszystko fałszerstwo, że to jest dezinformacja ruska. No i Biden później tłumaczył to wszystko w telewizji, że to wszystko Ruscy zrobili. No i za tydzień były wybory, no i policzyli głosy tak, że został wybrany. Także w tym momencie Biden już wiedział, że kłamie bezczelnie, po prostu oszukiwał, nawet mu powieka nie drgnęła. No i oszukał wszystkich wyborców. Nawet mam nadzieję, że wy wszyscy, którzy głosowaliście na Bidena, rozumiecie, że zostaliście zrobieni w bambuko, że byliście idiotami, żeby nie wierzyć w to, albo byliście naiwnymi idiotami, że daliście się podpuścić do takiej niedawiści do Trumpa. No tak popatrzeć na dzisiaj, no to Włodzimierz Putin, no to jest... No on akurat się zachowuje, dosyć jak dżentelmen, można powiedzieć, albo wyrachowany człowiek, no bo miał dużo tych tam, spotykał się z tymi amerykańskimi szpiegami, wywiadowcami, nigdy nawet nie pisnął na ten temat, że to on to zrobił, no mógłby to powiedzieć z jakąś tam dumą. No i teraz jak się człowiek zastanowi, Putina kochanka Alina Kabajewa, to ona była zawodniczką na olimpiadzie, ona tam ma jakieś posiadłości w Szwajcarii, no to te wszystkie po napadzie na Ukrainę, no to żadnych sankcji przeciwko niej nie było. No to wygląda na to, że on po prostu, że Biden kryje tą kochankę Putina. No i to już nie może być większej korupcji. Także jak będziecie głosowali teraz w listopadzie, to pamiętajcie o tym. Kiedy
Donald Trump coś powie i komunistom to się nie podoba, no to, to cały ten, ten prasa, ten establishment, wszyscy nie pomogą. Nie pomogą mu, nigdy nie pomogli i po prostu zawsze chcą ich zniszczyć. I dziennikarze, to teraz ta cała sytuacja z Sądem Najwyższym i z całą tą sytuacją dotyczącą skrobanek w Ameryce, no to nie podskakiwali, prasa zaczęła rozumieć, że po prostu ludzie rozumieją, że nie ma czegoś takiego w konstytucji jak prawo do skrobanek, ale jest coś takiego, że kongresy stanowe, każdy z 50 stanów może w zasadzie głosować i decydować i wtedy 51% ludzi może zdecydować, czy skrobanki są dozwolone, czy życie się zaczyna w 15 tygodniu, czy życie zaczyna się w 24 tygodniu, czy życie zaczyna się w 27 tygodniu, czy można zrobić skrobankę na 5 godzin przed urodzeniami, czy w ogóle nie można zrobić skrobanki. Także to należy do obywateli konkretnego stanu. No i prasa zaczęła to mniej więcej pisać. No, zaczęła nareszcie pisać prawdę. Wiadomo, że prasa kłamie, no ale jakoś się uspokoili. W stosunku do Trumpa po prostu oni nigdy się nie uspokoili. No i załatwili tego prezydenta, także, że cała prasa jest zdegenerowana. Jakby tak popatrzeć na całą tą sytuację, no to dziennikarze już w ogóle, dziennikarze nie robią, nie sprawdzają, nie piszą prawdy, wszystko to jest po linii po prostu politycznej, wszystko jest robione tylko dlatego, żeby po prostu zbudować socjalizm i zbudować komunizm, no ale jak się buduje cokolwiek na takiej fałszywej bazie, na takich fałszywych fundamentach, no to nie wychodzi i teraz to wszystko się załamuje. Teraz będzie po prostu jedno wielkie polityczne załamanie. Partia Demokratów przypuszczalnie się nie podniesie, Partia Demokratów teraz będzie musiała się otrząsnąć z ekstremalnych lewaków, ekstremalnych marksistów. To wszyscy po prostu zaczną rozumować normalnie, wrócą do jakiegoś takiego centrum, do umiarkowania, do normalnego życia, bo teraz ten rozdźwięk, który wprowadzili marksiści do życia politycznego w Ameryce jest nie do wytrzymania. Jest po prostu tak niszczący dla całego państwa, dla całego narodu, że to wszyscy czują. Czy demokraci, czy konserwatyści, a jedynie tym wściekłym bolszewikom zależało na tym, żeby po prostu spalić do fundamentów. No, starają się spalać te niszczenie pomników, te w zasadzie niszczenie tradycji, zmiana nazw, usuwanie nazwy Washington ze stolicy i tak dalej. To wszystko normalnym demokratom się nie podoba, a jest jeszcze szansa, że są normalni demokraci. Wszyscy zaczynają się otrząsać z tego idiotyzmu, szczególnie tej pandemii, która pokazała, że biurokraci są w stanie zawładnąć nad całym narodem. Biurokraci, którzy nie są wybierani, którzy nie są reprezentantami, którzy nie są wybierani i po prostu zawładnęli całym narodem. No ale to się zaczyna kończyć, także no przykro, że to się wszystko stało, no ale Ameryka nie upadnie, Ameryka się podniesie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze jajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co komuniści byli w stanie zrobić
razem ze środkami masowego oszukaństwa Trumpowi, no i 85 milionom obywateli. Tak, także głosujcie u siebie na normalnych, głosujcie u siebie na konserwatystów. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no mam nadzieję, że nie będziecie głosowali na tego zdegenerowanego człowieka, który po prostu sprzedał Amerykę, jest po prostu najgorszym charakterem na dzień dzisiejszy na całym świecie. 330 milionów po prostu ludzi wykolegował. Zdrowia dla normalnych.